Pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami piękna środa. Dzisiaj jest rocznica beatyfikacji księdza Michała Sopoćki, spowiednika siostry Faustyny i koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata. Bardzo Was do tego zapraszam, żeby w niej uczestniczyć. A słowo dzisiaj mówi o wymawianiu się od woli Bożej, od tego, czego nas Bóg zaprasza. Pewien człowiek powiedział do Jezusa: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Takich osób jest kilka w Ewangelii. Każdy oferuje się Jezusowi, ale ma jakieś ale, ma jakieś wymówki. I te wymówki niestety są w naszym sercu, w naszym życiu duchowym. Plaga wymówek. Chcemy coś dobrego i mówimy: Panie, zrobię jak mówisz. Chcę się poprawić, chcę ewangelizować, chcę się zaangażować, chcę znaleźć dla siebie wspólnotę, chcę zmienić swoje życie. I potem mówimy: ale jest teraz trudny moment, ale mam teraz małe zarobki, ale teraz jest ciężko z dziećmi, ale teraz jest ciężko w pracy, ale teraz akurat mąż mi dokucza, ale teraz akurat teściowa choruje i tak dalej. Zawsze jest coś. I to jest ta osoba, która mówi: pójdę za Tobą, Panie Jezu, tylko pozwól mi najpierw coś. Jeszcze mi pozwól na to. Ciągłe wymawianie się, a w momencie, jak komuś na czymś zależy, to robi wszystko. Poznaję ateistów, ludzi niewierzących, którzy wstają o 4 rano, żeby pójść na siłownię przed pracą, bo tak im zależy na siłowni. I jestem ich postawą po prostu zachwycony. Na czymś im zależy i są w stanie wstać o 4, żeby dotrzeć przed pracą na siłownię. Że te siłownie w ogóle są o tej godzinie otwarte, jeszcze zanim kościoły otwieramy, bo są w nich ludzie, dlatego są tak wcześnie otwarte. Niepojęte. Nie zdawałem sobie sprawy, nie jestem w tym środowisku, że tak się dzieje. Ale jeżeli komuś na czymś zależy, to godzina nie ma znaczenia. Jeśli komuś na czym zależy, to po prostu to robię, bo jest to dla mnie ważne. Czy Bóg jest dla nas ważny? Czy za Nim naprawdę idziemy? Czy mówimy: Panie, pójdę, ale pozwól mi najpierw to, tamto i siamto. Spójrzmy na to, jak bardzo pragniemy Jezusa. Ile jesteśmy w stanie Mu oddać? Jaką ma wartość dla nas? I tam, gdzie nas zaprasza, albo Mu się ofiarujemy, czy naprawdę to realizujemy? Błogosławię każdemu z Was na to rozważanie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I jeszcze raz Was bardzo serdecznie zachęcam, żeby dzisiaj o 15:00 być na koronce do Bożego Miłosierdzia. Jeśli to jest możliwe, odmówcie ją wspólnie z jakimiś osobami na skrzyżowaniach, w różnych miejscach, tam gdzie jesteście. Akcja Iskry Bożego Miłosierdzia, której jestem opiekunem, na pewno w wielu Waszych miejscowościach jest. A szczegóły na stronie iskra.jezuici.pl. Abyśmy mieli entuzjazm na cały dzień. Pomódlmy się teraz utworem mocnym w duchu, tutaj poniżej. Jezu, dziś uwielbiam Ciebie. Dziś. Nie jutro, nie później, ale teraz i dziś. Cali chcemy być pełni entuzjazmu, mocy Ducha Świętego. Tu możemy poniżej kliknąć. Do zobaczenia.